Od czasu do czasu spotykamy się z ludźmi, którzy zaczynają nas o coś pytać, chcą z nami porozmawiać, ale masz wrażenie, że ta osoba zachowuje się tak, jakby to wszystko, co robi, było nacechowane fałszem, taką chytrością. Masz takie odczucie, że ta osoba chce czegoś innego niż to, co zawarła w pytaniu, które ci postawiła, albo w poruszonym problemie. To oczywiście nazywa się, taka cecha nazywa się przewrotnością, to znaczy ukrywanie prawdziwych swoich intencji po to, żeby uzyskać jakąś rzeczywistość. Pan Jezus do Izraelitów, do całego pokolenia powiedział: pokolenie przewrotne, plemię przewrotne. Otóż, kiedy spotykamy się z ludźmi, potrzeba takiej transparentności. Nie można ukrywać drugiego dna, ponieważ prędzej czy później ktoś to rozpozna i ktoś zobaczy, że jesteśmy fałszywi.